W żadnym przypadku o nim nie można powiedzieć, że jest to postać drugorzędna w swoim świecie naukowym, a jeśli chodzi na przykład o wypowiedzi, no to on nie posunął się dalej swoich wypowiedzi niż profesor Rzepliński na przykład, który... Rzepliński mówił, że reprezentuje rząd, ale, no przepraszam się bardzo. Rzepliński mówił do dziennikarki, czy pani jest głucha, do innego dziennikarza, niech pan mnie nie chodzi o Kinderspiel, nie chodzi o Kinderstube. Trochę to też chodzi. Nie o to tu chodzi, Rzepliński, absolutnie nie. Rzepliński, profesor Rzepliński wziął bardzo duży ekwiwalent urlopowy, nie tylko, znaczy, łamiąc zasady prawa pracy. No jeśli prawnik, czołowy ale prawnik, mówimy o czymś innym, nie wie, przeciętny Polak nie miałby szansy wziąć takiego takiego ekwiwalentu. Ale znał swoje miejsce w ustrojowej konsekwencji. Nie, moim zdaniem jest to kwestia podwójnego standardu w polskiej debacie, który jest powszechny i non-stop jest wykorzystywany. Ale załóżmy nawet, że Piotr Gorsztyn ma rację, rzeczywiście Andrzej Rzepliński niejednokrotnie posunął się za daleko, ale kto to najmocniej krytykował? Najmocniej krytykowało to środowisko Prawa i Sprawiedliwości, politycy PiS, bardzo ostro, a w tej chwili wychodzi sędzia Trybunału Konstytucyjnego podczas debaty w Oksfordzie, czyli mówiąc językiem Prawa i Sprawiedliwości, donosi na Polskę za granicą, bo to było donoszenie, mówienie o Polsce źle i mówi, co mówi? Mówi przede wszystkim, że reprezentuje polski rząd. Przede wszystkim nie może reprezentować polskiego rządu, o czym mówi chociażby... Odciął od niego. Ale ten pan nie może sobie wyjść i tak mówić, że o, ja teraz reprezentuję polski rząd, ja reprezentuję Piotra Gorsztyna, Dominikę Wielowiejską, bo to mówi, opowiada pierdoły. Tak, no. A jeżeli opowiada, za przeproszeniem, pierdoły, to chyba to jest zła osoba na złym miejscu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.